Co się wytnie? Zabił go! Hej, 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 witarcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SSO aktualizacyjnym. Dzisiaj mam dla Was kilka nowych i ciekawych informacji, bo szczerze powiedziawszy, sama w sobie aktualizacja jest nieciekawa. Co w dzisiejszej aktualizacji mianowicie się pojawiło? Tutaj jak klikniemy w ogłoszenie to w tym tygodniu Farma Marleja dostanie system rekwizytów wybiegowych. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu na farmie Marleya, na mm, torze z wyścigami, możecie sobie zmieniać rekwizyty, czyli przeszkody e, do pokonywania bez żadnego sensu. Po prostu wystrój zmieniacie. Także mm, jak dla mnie, jest to kolejna e, zapchaj dziura w aktualizacjach, nic nie wnosząca, jeżeli zastanawialiście się, czy. Jest sens zwracać w tej chwili do um, gry? To nie? W tym tygodniu jeszcze nie, ale, ale. Moi drodzy, za tydzień pojawiają się już nowe kuce walijskie. Będą trzeciej generacji kuce walijskie. Oczywiście, kuce walijskie drugiej generacji obniżyły swoją cenę i to już chyba. Kilka dni temu, e, także stare kuce walijskie można kupić taniej, nowe kuce walijskie już za tydzień. I oczywiście śledźcie tutaj mój kanał, bo kupię wszystkie i sprawdzimy, e, jak one będą wyglądały w grze oraz e, jakie mają chody i tak dalej, i tak dalej, jak to już wygląda na żywo. E, my dojechaliśmy, słuchajcie, tutaj do farmy Marleja, e, ale. Po obejrzeniu tych nowych rekwizytów na farmie Marleja. Mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Pewnie domyśliliście się, o jaką chodzi po tytule filmiku, ale zanim do niej, do niej przejdziemy, to zobaczmy, jakie to są rekwizyty. Pierwsze rekwizyty to jest A. Rekwizyty no. Pff, o szał, ciał, Jezus Maria. No rzeczywiście, kurczę, blade. B. No, kolejny szałciał. No nie ma nic. Szczerze powiedziawszy, no. I C. I rekwizyty C. No, po prostu, tak jak widzicie. Pff, zmieniają się przeszkody. Tyle. Um, także. E, szału nie ma. Um, jest też informacja, słuchajcie, że Winfele. Magiczne konieki będą jeszcze do 2 marca, potem znikają. Także, jeżeli chcecie kupić je, no to kupujcie. A teraz słuchajcie, ostatnia wiadomość. Mianowicie, że tak, na 90% 23 lutego będą nowe zadania fabularne. Także trzymajcie kapelusze, bo słuchajcie, za tydzień jest warto wejść do gry ze względu na nowe konie walizkie. Jeżeli macie kasę, no to oczywiście kupujcie. Natomiast za dwa tygodnie, tak, bo to chyba będą w takim razie dwa tygodnie czy trzy tygodnie? Nie, chyba dwa tygodnie. To za dwa tygodnie, słuchajcie, będą nowe zadania fabularne. Co Wy o tym myślicie? Napiszcie mi w komentarzach, słuchajcie, co myślicie, jakie tematy w tych zadaniach fabularnych zostaną podane. Czy to będzie jedno zadanie na 5 minut, czy może w końcu trochę coś się ruszy z tymi zadaniami fabularnymi? Bo ja już też troszeczkę płaczę, że naprawdę w tej grze nie ma co robić. Hmm. Smuteczek, 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 moi drodzy. Mam nadzieję, że słuchajcie, dodadzą nam jakiś fajny, spory pakiet zadań fabularnych. Widzimy się, słuchajcie, za tydzień w kolejnej aktualizacji, tym razem w większej aktualizacji, bo kupujemy wszystkie konie walizkie. A tak jak powiedziałam, wy napiszcie mi, jakie macie pomysły, co mogliby dodać w zadaniach fabularnych za dwa tygodnie. Czyli 23 to jest, tak, nie. Tak, 23. 23 lutego za dwa tygodnie. Słuchajcie, co dodadzą w zadaniach fabularnych. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Pa.